Jak też wam mówię. Siema widzowie, teraz będziemy odcinać Łukasza. W sumie sam się obcina. No, o, to po sprawę w tym. No dobrze, nie, to raz, dwa. Może to wiesz, że na łyso ścina? No, wiele razy się na łyso obcina. Ale jego szybko rozkrajam, to też jest inaczej. Chodzi, jak już mam ten? To. Maszynki. Gdzie jest ta reklamówka? Tu. Tam. Gdzie tu? Tu ma. Tu, nie ta. Bo tu leżała na ziemi. Ale to nie jest ta. Gdzie ja to gdzieś rozpakowałem? Gdzie ja to położyłem? Ty, bo tam były te. Nie, to szukaj tych ludzi. Tam była gularka. Nie wiem, gdzie on położył. To była gularka, maszynki, wszystko. Gdzie ja to mogę wcisnąć? Tam położyłem? Nie, to jest jakaś pustka. No gdzie to jest? Bez jaj, ty. Nie wiem właśnie. Gdzie to dałem? No na mnie nie patrz. No na mnie też, bo nie zwracam uwagi. Czy tam była ta, nowa ta. Ta. A za to wam, że się na fotelu nie ma? Zajdź. Żal. A tam była ta pianka nowa, maszynki. Gdzie ja to dałem? Ja nie wiem. Kurwa. Ale w ogóle nie ma tej reklamówki, którą przyniosłem. No to co, wsiłajem. Kurwa. Ja nie wiem, co to robić. Ja nie wiem, co by siło gdzie ją dał. Kurwa, nie padnie, że się uwagi. Gdzie taka maszynka? Ale przecież by nie zniknęła, ty. Przed chwilą ją rozpakowaliśmy. Musi widzieć. Weź tylko poprawić, dobrze, mi nie. Prawie dobrze. Dobrze. A jeszcze trochę z tyłu na kartrzyku. O. Czemu tak? A nie na odwrót? Czemu nie tak? Nie, no pod włos. Tak? No. Grzesiu, już znajdziesz tą reklamówkę. Nie, nie, gdzieś ją pierdolną. No tam na szafie nie jest? Nie, co ja bym wiedział na szafę? Jakbym zwrócił uwagę, to bym wiedział. A w łazience nie zostawiliśmy? Nie. Albo w kuchni? Nie. A idźcie zobaczyć, bo wiesz. Nie. Różnie to było. Ty, ale tam była jeszcze ta. Co? Aha. Co ja tej było? Całej reklamki nie wziąłem z auta, bo tam jeszcze jest szynka taka ta i ten. Ja wziąłem tą drugą, co ze sklepu. Aha, ale to wiele zostawiłeś. Tak, bo ja wziąłem to przykłady w sklepie, to była ta reklamka. Tam jeszcze zerówki. No. Który idzie z nami do auta, Grzesiu? No nie idzie, no... Do, nie! Kurwa, do pilotu... To ja go golę! Wstałem. Kurde, co? Robert, ja też wstałem! Do pilotu wstałem. A ja go spotkałem w kuchni, jak szukał miski kurwa, jakiś. Kurwa, nie wiem, gdzie mam czapkę i bez czapki. A po co ci czapka? Ja pijadę na 5 sekund, ty! Zimno mi w głowę, kurwa. 5 sekund. Dobra, zimno mi w głowę, kurwa. Ja pierdykam, jaka to zmarła. Gdzie jest ta czapka, kurwa? No i nie mam czapki. Jest ta! Dobra, no ale no to nie ruszaj się. Czapkę miałem i nie mam czapki. Ja pierdolę, wszystko ginie. Bo chuj mnie strzeli, kurwa. No nie mam czapki, no pierdolę, nie wierzę, nie wiem. No kurwa, gdzie jest ta czapka? No, ja czapka mu potrzebna. Weź, dobra, chodź sobie. A jak będę chodził teraz po dworze? W rękawie. No kurwa, miałem czapkę i tu jest. Chyba. A, czapka. A, co? No jest tam, przecież czuję, że jest grubo. Nie ma. Tak? A to co to jest? No, to żona tam kurwa. No, w rękawie, Grzesiu. W rękawie. Chcesz czuć, że grube, a u mnie nie. Bo w rękawie. No rękawa... tam gdzie ją położyłeś, to się nie dziw. Nie, do rękawa nigdy nie chowałem. Nie, to co, sama tak, dostała nogi tam poszła? Że, Łukasz, ten. Dobra, no. 50-50, to kurwa, warka się pyty warkę. No, he. Na usta czaisz. No na pewno. Już, no, dziękuję, no. Już raz mi starczy. Już? No. No, no elegancko. Pokaż się z przodu. Pokaż się. Dobrze jest. Będzie miał spokój. Nie masz tam nic. Nie, dobrze. Nie masz nic. Dobra, idziemy, Grzesiu. No. Kurwa, jeszcze wchodzi po tych schodach. Pierdolę. Boże drogi. Schodzenie, co mam nogi mnie? Bolą mnie, czy na mnie idź. Idź w pizdu.
Dobry. Łukasz, nie, Łukasz jest spokojny. Tak? Łukasz to jest spokojny, tylko ona jest taka, aż zrobi to, a pozostaw to, tak, a to tak. O kurwa moje. O, nie zjadłem krąpki chleba rano, zrobię się dalej, zostawiłem się na pół, na później. To się dopiero że krąpka, ale zostaw to, ja się zjem. Zaraz. Ja słuchaj, co ci to obchodzi? No taka jest uchwała, upierdliwa. Ja pierdolę. No fajna powiedzieć. Jest, no dziewczyna. Nie powiem. Opierdliwa czy fajna w końcu? Fajna, no denerwuje się. Sam nie wie co mówi. Co tu można powiedzieć? Fajna jest, no. Nie można źle powiedzieć, ale bo jest fajna. Tu się ciuszka denerwuje. Ciuszka się gubi. Fajna jest. Dobra, idę. Kurwa, patrz. Ja też idę jeszcze. No to o. To już się chcesz mi pozbyć? Nie, chłodno mi to. Dzień tak cieplutko, teraz tak zimno, co? No, wiatr był. Wiatr się mówi, a nie wiatr. No. Kurde, ten wiatr to... O kurde, no już to pojebane są. No dość masz wrażenie? Lubię te nogi coś pierdolące. Cieszę się, że jeszcze w takim wieku i masz te nogi, że chodzisz normalnie. Bo niektórzy w twoim wieku to już leżą. Ja tam do zarebią. Coś ty. Mam taki charakter, że nie wyleżą. Dobry. Dobry. Dobry wieczór. Wieczór to zależy dla kogo. A nie wiedział jaka ta miska ma być. Weszłem. Podsłuchuję go, on, kurwa, gdzie ta miska? A ona leżała na suszarce. Co, będziesz coś gotował? A sałatkę będziemy robić z pomidorów, papryki. Co ty tam masz? Maszynki, żebyś się ogolił jeszcze. A to? Szynka, taka moja, własnej roboty. Własnej roboty? A to? Boże! To normalnie, taki zaros. O, taka. O, taka widzowie. Porządna. No. Chyba tą czapkę ściągnę za chwilę. Chcesz herbaty? Grzesiu, co? Herbaty chcesz? A można. A to sam do, a to sam do siebie, po co tą czapkę nosisz, debilu? No. Sam do siebie. Muszę nieraz się opierdolić, nie? Jak źle coś robię, bo to muszę się opierdolić. Na dół. Na dół nie, tu. Na dół, nie bo, a ja nie wiem się z czema szklankami. No to idź, ale idę, jak dobrze. My, to on zapierdala. Dobrze. Kurwa. Chociażby z głupim obiadem to jest dobrze, tak? No, a... A ja się nie pani siedzi w pokoju. Masakra sobie. Nie też. A ja mam co innego niż ty. No. Nie co innego. Ja mam co innego niż ty. Gdzie się wadł? Tą szynkę możesz schować. No. Ale no do lodówki se schowajcie chyba. Fui. Yeah,
idę. Tam nie robię. Na internecie przecież, no. Że idzie pyłem normalnie. Tak całe życie robi. No. Ciekawe co on ma w głowie, co? Co sobie myśli, no, jak idzie pyłem? No, może to jest jakiś zawojowy, co? Tylko, no. A na co za chorobą? Na tyłość? Nie wiem, czy jest choroba chodzenie tyłem. Cofek. Tak? Cofek. Bo idzie. Idzie na tle. No, on tak właśnie robi, obraca się i... Zawsze zbiera śmieci wszędzie. No. Gdzie przy drodze czy coś wszystko zbiera. Gang gusolów teraz. I zauważył, że on liczy kroki, gdzie tu jest? Może kurde na starość, jakby oślep czy coś, żeby pamiętać gdzieś. No. Tam u mnie też była taka sąsiadka, gdzie teraz mieszkam. To też była sąsiadka właśnie, tylko że ona typowo liczyła kroki do każdego sklepu. Szła tak i tak cały czas. No to na internecie patrzałem teraz, że idzie zarobić na krokach. Tak? Co trzeba? Co? No normalnie aplikacja jest, taka ten, nie? I cały czas i chodzisz kurwa, no nie on i tam wiesz, ten, że chodzisz tam ileś tam godzin, no nie? I te kroki ci liczą, nie? I ci płacą na to. A czy to prawda, to nie ma. Ludzie wymyślają. Może i tak jest, ale pewnie grosze jakieś, no. Grosiki. Ludzie wymyślają. No. Czemu grzesz mi nie chcesz kawy? Co? Kawy. Dopiero co? Czekaj, jakbyś napił się kawy, to byś nie zasnął? Nie, nigdy nie sprawia. Ciepło tutaj jest. No kurde. A dał mi ilość pomidorów, marchewkę. A mój mi właśnie dzisiaj przychodzi do was wieczorem, wam daje warzywa. O, mój. Ale to takie te? Zgnite czy jeszcze takie? Nie, normalne. Tak? Takie wiesz, takie jak są mięciutkie takie wiesz, nie? Takie mięczone. Nawet dobrze, że ten. No. Ja dopiero dzisiaj do choinkę wybieram. Co? Ja dopiero dzisiaj choinkę wybieram. Jebana. Co? O. Nie, szaty! O chuj. Ja też taką robię, a mówię jak robi, to dodaję jeszcze tą śmietanę. No. Tyle pomidorów wam dał? No. Takie kwiatki mogą być i trochę koski. No może być, no. No ale dodajesz mi tą miskę. Dobre pomidory są. No. Nie w koskę, tylko w klasy. Dobra, tak, że się zajęłem ci. Będzie nic się nie stanie. No właśnie. Gdyż to stał. No. Nie no, siadaj. Siadaj. Jest. Tomasz pojęcie. Czekaj, ja mu do jakiejś zamówki to. Na pewno wezmę, a jest tam reklamówka. Jest reklamówka, wiadomo. Czemu się A, że chcę wejść w rękę, kurde. No, przywiążę sobie palcą. A tutaj też? No. Nie, tu nie. To właśnie schowaj do tego. No, ten i ten, nie? To jutro mam fasolkę, bo nie miałem do czego wziąć. Mój się ci taką? A ja byłem zajęty. A. No, tyle. Ta w kostkę po kolei. Oj, cicho, jak się zje, tak się zje. No to tak musi się przemieść. To jest? To jest? Tylko... Nie. No tam jest. Ach kurwa, zapomniałem, że to jest w tym pudełku. Dlatego to ja zakończyłam. To macie różne smaki, wziąłem trzy smaki tego. Zero. Może teraz wam posmakuję trzy smaki. No. Tu mam werka czekolady, nie wiesz? No. Na razie robię sołatkę. To będzie dodałate? Co? Co to jest? Jak to się nazywa? Rzodkie. No, ja nie lubię rzodkie. Papryka. Cebula. Ile? Dwie. A, to sobie sam ją wypijesz. A, mała łyżeczka to dobra. Ja nie lubię dwóch dla mnie zasłucham. To nie mieszaj. Jedną tylko? To maksymalnie półtorej. Weź. To cytrynę mi proszę tam dać. Kupiłem wam jedną. Kupiłem wam jedną też. No właśnie widziałam. Aha, to maszynkę mi jeszcze daj tutaj.
Grzesiu, weź tam. Ile ty pomidorów? No co, 10 rąk nie mam. Ile pomidorów? Wszystkich. Nie wejdzie, no, wszystkich. No nie wejdzie. Zobacz, że ich jest. Już ja mam te pierogi. No właśnie, co te pierogi? Tak jest. No bo jak przyjechałam, no to ten... Poszliśmy do bieżąki, no to coś na szybko, nie? Ja siedziałam godzinę i pojechałam tam. Ja też. Chyba tydzień temu właśnie jadłem. Lubię sobie dać, tylko że ja sam pomidor, cebula, pieprz i sól. No. Na łóżko jest. Tu jest jeszcze jeden. Co? Tam jest jeszcze jeden pomidor. A tamten to na kanapki. Ja lubię do kanapki. No bo to wieszło, bo się kurwa... Te są większe, nie? Wow. Tamte to my kupili, kurwa. Innego. Nie, dwa. Dwa kupiłem. No ale jak daję wam z darmo, to co? No. Ładnie, tylko bo on dał wtedy im, nie? O kurde. Niestety muszę. Esencji mi już wyciągnij, dajcie. Co masz, Berka, buty? Łukasz mi znalazł. Adidasy. To nie są Adidasy. Czerwone Adidasy. A tamte już nie chce. Z Decathlon. Ja dzisiaj wchodzę do sklepu. Też buty mówię, że sobie wezmę, bo już te takie czarne są. Mówię, takie fajne, akurat patrzę co na 400 zł, mówię, co? Za co? Za kawałek materiału? Nie, za firmę. No tak, to ten... Co? Musiałeś cytrynę, nie? No. To chodzi o to. Cienki. Dwa grubsze. Ja nie poczuję. No. Nie poczujesz, tylko poczuję. Dobra, daj to. Mówię, że trochę wycisnąć jeszcze. Będziesz Grzesiu jadł sałatkę? No nie, no będzie dobrze zrobione, to jasne. Może, a? Jeszcze tam napluję. Ja czekam na szmalec, który. No właśnie, ty, szmalec. No to trzeba kupić, rozumiecie, no co? A co? Słoninę? Słoninę, boczek. To ja ci kupię, teraz zrobisz. Wędzony boczek musi być. Słonina i boczek tylko? Nie, tam trochę kiełbaski też może być. Smalec z kiełbasą. I siedzisz na dole w kuchni. Rozrost tego tak. Kurwa, kiedy ja ostatnio jadłem, to... A co to jest za problem? Matka moja zawsze ja to robiła. To wiesz, zawsze matki no, robiły dobre. No, na dole i robił. No, też robił taki problem. Co nie? Te skwarki takie twarde. No. Że aż się kurwa... Aż krwało. No. A w sklepie kupisz to ani to mdłe i... No. Ja idę, no. Ta też mi zrobiła w kościele i mi podarowała. Masz smalec. A idę taki jałowy, kurwa. Hajki wam tam kupiłem. Czego? No i dobrze, no. Jestem fajniejszy. Gdzie szukasz co nalejesz, tak? I może pić. Mam jeszcze taką szklankę. No, mam, ale jest tam tego. No. Chcę trzeba gdzieś dać. Tylko myślę, gdzie. No co, no, trzeba... Przecież na dole jest... A co, a nie umiesz szklanek, które leży. Co? Na dole masz dużo szklanek. No. Myślisz, że ja mu się chcę zejść? Nie chcę mi się tak. Myślę, że Grzesiowi się nie chce zejść. Ja tak latam codziennie i żyję. A. Do więcej już tu. No na pewno. No. Ja mieszkam na czwartym i dziennie muszę wejść no. 150 tysięcy razy. No to ja jest... nie liczę ile ja schodzę i chodzę na czwarte w tej nazwie. A co, ty w końcu Werka się zwolniłaś stamtąd? Nie. Łukasz mi coś mówił, że idziesz na jakąś szkołę. Ja byłam na dniu próbnym, bo szkoda, że się wybudzi. A co, przyjmą cię tam? No nie wiem, no ma do mnie dzwonić. Jak nie w tym tygodniu, to najprawdopodobniej w przyszłym. Czyli na razie tam będziesz chodziła? Tak, no to czegoś nie znajdę, no to tam, nie? No. Więc wiesz, liczy się to, że kasa będzie, nie? Przecież nie mogę z niej zrezygnować i zostać kurwa na lodzie bez przesady. Przecież nie o to chodzi. Szuli jest jak jest, ale póki czegoś konkretnego, wiesz... A ja mam. ...to nie znajdę. No to tam trzeba być. No to idę do urzędu pracy, kurwa. Jutro planuję dokończyć okna, no to wpadnie mi 200 zł do ręki, nie? No jutro gdzieś zdążę, to idę wyrobić dowód z Grześkiem i też do mostu. Może coś tu uda. No pieniądze, zobacz. Pamiętasz, byliśmy w RK, przecież dostaliście no, normalnie. No tak, ale ona wtedy była kasa zamknięta i wtedy przesłała na konto. A jak on dostaje na przykład, to mogę podać swoje konto, czy tak nie da się? Może. Można.
No. Przecież wiadomo, że ja mu pieniędzy nie wydam, bo i tak mu sam daję, ale jak on nie ma konta. Można, oni nie sprawdzają, czyje to konto, tylko ważne, żeby było numer konta. No bo lepiej na koncie, ja wiesz, pójdę wypłacę, przyniosę mu, niż on do kasy taki kał. Nie, że tak, załatwią tej blondynki. Kasa jest zamknięta tymczasowo, nie? No ale wy też chyba dostaniecie, jak pójdziesz, czy nie? Tak. No ja nie wiem. No jak nie wiesz? Przecież ty dostałaś. Na czarno. Ale wtedy nie pracowałam i... Ale ona tego nie wie, że ty pracujesz. Ale ona nie wie, że ty pracujesz. To chodzi. Przecież ja też mówię zawsze każdemu, że nie pracuję. Dobra, ale co powiesz, jesteś bezdomna i co? Skoro mieszkasz na hostelu, to cię stać na hostel, tak? No. A musi mówić, że mieszka na hostelu? No nie, no ale wtedy ona przyszła i sprawdzała. Ty no, była wtedy w elektrowni. No właśnie. Tak. No, oni muszą chodzić i sprawdzić. To hostel mi sprawdzi? No nie, ale gdzieś musisz powiedzieć, żeby przyszła. No. Możesz podać na przykład, nie wiem. Kolegi mieszkania, bo kogoś. Bo nas wtedy z Grześkiem nie było. Ona przyjechała z policją i zostawiła list, że prosi o kontakt. Policją jeszcze, kurwa. A z policją, no niestety, ale z policją była. Kurwa, suka, kurwa. Policja, kurwa. Przyszła z policją zostawić papiery. A to w sumie to była dwa razy. Może, bo za pierwszym razem zostawiła.